wspólne grzybobranie z Grzesiem. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam teraz wszystkich swoich miłośników grzybiarskich wypadów na najnowszy film oto z tego miejsca. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest wtorek, 6 września 2022 i wraz ze mną jest kolega Grzesiu. Cześć. I wspólnie nakręcimy... Co mam się po telefon? Po telefon? Dobra. I wspólnie nagramy jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli nie przeciągając już dłużej, przed nocnymi zmianami, które nas czekają dzisiaj w pracy, nakręcimy materiał oto z tego miejsca. Więc tak jak mówiłem, nie przeciągamy już dłużej. Zapraszam na najnowszy film w naszym wykonaniu. A więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Więc po wczorajszym wolnym, czyli całodniowym wypadzie na rybki, które dopisały, czas zobaczyć, czy coś ruszyło w lesie. Więc taki krótki film i zobaczymy, co i jak. Miejmy nadzieję, że coś się trafi, jakiś grzybek na filmie będzie, a co uda się dzisiaj znaleźć, zobaczycie sami. Więc zostańcie z nami, idziemy ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. I znów prawo, w lewo, dróżkami przed siebie. A Grzesiu już trafił dwa kozaczki, ładne, ładne, wracając się po telefon. I co? Super. I super. Szukamy dalej. Nic dodać, nic ująć. Więc, drodzy Państwo, grzybki już są. Nie u mnie, u Grzesia, ale może i ja coś trafię, więc jestem w dobrej myśli i zobaczymy, drodzy Państwo, między jagodzinami, czy nic fajnego nie rośnie. Więc szukamy naszych leśnych przyjaciół między jagodzinami. Dokładnie, między jagodzinami. Grzesiu, dwa trafił, jednego, tam drugi. Zrywaj, wykręcaj. I to z tych nowych, nie? Tak. Ciekawe, czy będą zdrowe, nie? Zobaczcie, drodzy Państwo. Zobaczcie. Czyli zdrowiutki. Zdrowiutki. Jeden jest zdrowy. Świeżutki. Oraz drugi. Od razu tak, żeby dziadostwa nie nosić. I dwa prawuski. Weź dwa na rękę i zobaczcie, jakie ładne. Gratulacje, szukamy dalej naszych prawusków. Mój pierwszy, drodzy widzowie, grzybek, czyli nieduża kurka, ale zostawię ją, bo mała. Na tą chwilę nadal nie mam grzybka w koszyku, ale szukamy i miejmy nadzieję, że ja trafię na jakiegoś jadalnego grzybka w tym lesie. Powiem od razu, to jest Grzesia miejscówka. On mniej więcej tutaj buszuje po tych krzakach, lesie, między jagodzinami, krzakami, bo to jest jego, jak to powiedziałem, miejscówka. Więc ja jestem tutaj laikiem w tym miejscu, ale myślę, że coś ja znajdę. A jak znajdę, to wam to pokażę. Grzesiu, dwa kozaczki, dwa borowiki, ale jak na tą chwilę sam powiedział, że coś się dzieje i dopiero grzybki będą. O czym usłyszycie to później z ust samego Grzesia. Prawo, w lewo, między drogami,
Och, mam i ja, ale kozaczek, kozaczek. Dobry kozaczek, drodzy Państwo. Cieszy. Widzę drugiego, ale tu mamy pięknego kozaczka. Zobaczcie sami. Zobaczcie sami, jaki piękny. Jest jeden, widzę drugiego. Widzę drugiego, drodzy Państwo. Tu jest drugi. Kłopoty z kolanami, na dodatek, że bolą ostrogi. I mamy trzeciego. Trzeciego ładnego kozaczka. Zobaczcie sami, jaki ładny. Więc i ja mam trzy ładne grzybki. Jest w pytkę, więc idziemy dalej ku leśnej przygodzie, bo taka gratka nie zdarza się co dzień. Mamy i czwartego czerwonego kozaczka. Czyli borowików nie ma, ale kozaczki są. I miejmy nadzieję, że jakiegoś prawuska jeszcze tutaj znajdę. Więc pochodzimy powolutku, pomalutku i zobaczymy, czy jakiegoś nie przegapiłem czerwonego kozaczka. Jest pięknie, piękna miejscówka, ale nieznana przeze mnie. Tak powiedziałem, to jest Grzesia, rewir i teren. Kolejny, widzę kolejnego, kolejnego. Dwa. Muszę usiąść, bo nie mogę nóg skulić. I tu mamy czerwonego. Tu mamy. Pięknie, pięknie. I tu taki piękny osobnik. Jest cudnie. Cóż można chcieć? Drodzy widzowie, twardy, dorodny, czerwony kozak. Zobaczcie sami, jak jest cudownie w tym Grzesia miejscu, którego jeszcze nie znam. I tu mamy kolejne dwa, trzy maluszki. Trzy maluszki. Trzy, nawet cztery czy pięć. Tak do marynaty. Do marynaty, jak to lubi. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty, piąty. I weźmiemy te maluszki. Grzesiowi i tak daje grzyby w podzięce za to, że mnie zabrał do lasu na dzisiejsze szukanie grzybków. Więc idziemy po malutku. Drodzy Państwo, co jakiś czas delikatnie krzykniemy. Grzesiu! O, widzicie, delikatnie tylko, bo wiecie, jak nie znam lasu, to tak, aby daleko nie odejść od Ciebie, razem wrócić do domu, wspólnie pozbierać grzybki, no i za często się nie nawołując, muszę się blisko Grzesia pilnować. Nie moje miejsce, nie mój las, nie moja broszka i na dodatek nie jestem sam, więc ciężko się tak szuka, pilnując się towarzysza, z którym wspólnie wybraliśmy się dzisiaj na grzybki, ale chodzę pomalutku, powolutku. No i próbuję coś jeszcze trafić. A czy... Nie! A czy jeszcze będą grzybki? Zobaczcie to sami na moim filmie, więc cicho, cicho, po cichutku idzie pyza z Grzesiem po Grzesia jednak ogródku. Mamy kolczaki, drodzy Państwo, ale po borowikach nie ma na razie śladu. I tak to mniej więcej, drodzy Państwo, wygląda. Nawet w tym Grzesia lesie, w
jego miejscówkach. Pamiętacie mój film niedawno, nie ten ostatni, przedostatni prawdopodobnie, gdzie też zacząłem zbierać grzyby. Okazało się, że na samym początku znalazłem pierwszego ładnego borowika i później nic. Tak jak i dzisiaj, Grzesiu, przy drodze dwa piękne borowiki z tych już młodych, nowych, a teraz nic nie ma, nic, nawet starych, no ale idę powoli, szukam tak ja, prawo, w lewo, szukamy, może jakieś czerwone kozaki, może borowit, cegla, stopory, ale to zobaczycie sami, więc zostańcie jeszcze ze mną, zobaczymy co nam przyniesie dalsza część mojego filmu, wspólne grzybogranie z Grzesiem w jego miejscu, gdzie szuka grzybki, ale widzę, oj, mamy starego grzybka. Co to jest? Borowik. No ale chyba będzie bardzo zmęczony. Zobaczymy, od razu sprawdzimy. I tak widzicie, że kapeć. Więc drodzy Państwo, Grzesia dobytek ma 2, 3, 4, 5 i takiego, ale widzicie. Grzesiu, weź go przekrój. Z ciekawości. Tamte na bank będą dobre. Tego jednego na pół. Zobaczcie. Boki tylko. Zobacz, Grzesiek. Widzę. Boki tylko. I tak to mniej więcej wygląda. Więc tak się mówi, trzeba byłoby wykrajać w ten sposób. I dopiero grzybki zabierać. I tak się wykraja, jak nie ma grzybków w sezonie. Trochę tu. Grzesiu. Dobry będzie. Dobry będzie trochę tu. Trochę węglowodanów. I tak to mniej więcej wygląda. Ja jednego z gnilca i czerwonych kozaków trochę. No ale idziemy ku leśnej przygodzie. Bo taka gratka, Grzesiu, nie zdarza się co dzień. Okej. Okay. Klapeczki sobie założył. Klapeczki, buzia, wszystko. Podęki, koszulka z dziurami. Obróć się. No i tak jak Johnny Rambo. Jak John Rambo. I tak to, drodzy. I wypatrzcie znowu etui do wody. O, tu etui zgubił. Do wody. O, i aj, drodzy. Takie są leśne przygody. Więc idziemy dalej. Co tutaj mamy, drodzy Państwo? Prawdopodobnie będzie piękny borowik. Oczywiście usiądę. Wybaczcie, że usiądę. Kłopoty znów z ostrogami. I zobaczcie sami. Jaki piękny prawusek. A, ale czy będzie zdrowy? Musimy go wyrwać. Pęka. Taki piękny prawusek schowany. Tak Grzesiu powiedział, one są, ale są tak schowane, jak ja to mówię, górecki, kupecki i ciężko je dostrzec. Trzeba byłoby pomału po lesie chodzić, dryptać sobie, jak to się mówi, starsze babki, babeczki, które zbierają grzyby. Górecka, kupecka, w jednym miejscu truptać i może by się ich znalazło, ale my na to czasu nie mamy, bo musimy odpocząć przed nocną zmianą, ale jest piękny prawusek, piękny borowik z Grzesiowego miejsca. Więc idziemy dalej, nie odchodząc dalej od Grzesia, aby nie błądzić się, nie nawoływać. Idziemy tym lasem. Może tutaj coś będzie. Więc, drodzy Państwo, tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda.
Więc powolutku, pomalutku idziemy, szukając grzybków. A co tutaj mamy? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to mamy? Ale to nie borowik. Tylko ładny kozaczek, którego oczywiście przytulę, bo jest ładny. Ładnie zielono, ptaszki śpiewają, ale co z tego, jak nic nie ma? Nic. Nic. Drodzy Państwo, nic a nic. Co to jest? Nic, nic. Grzesiu jest tam dalej. Zresztą zobaczycie sami. Grzesiu, no jak? Nic. No i widzicie sami, drodzy Państwo, jak to mniej więcej wygląda. Czyli jeszcze. No ale to, co rośnie, to robaczywe. Grzesiek, powiedz coś dla drogich widzów, jak to jest z tymi małymi grzybami dzisiaj. No jak szuka ich się, tych małych? Szuka się powolutku. Powolutku. No my powolutku nie mamy czasu. Chodzi. Tak, ja powiedziałem. No na skraju byśmy znaleźli, więc tych małych gdzieś tu tle. No ale ciężko takie pytki się zbiera, nie? Ciężko, trzeba powoli chodzić z patykiem. Jak to mówię, górecki, kupecki, a pod spodem prawdziweczki. No ale jakoś słabo to dzisiaj widzę. A ty, Grzesiu? Słabo to widzę. Ale znajdziemy. Znajdziemy jeszcze. Wiesz, jak się wraca, to się więcej znajduje, jak się wchodzi. O, słyszycie, drodzy Państwo? Więcej się znajduje, niż się wchodzi. Ale się znajduje, jak się wychodzi. Więc ty w prawo, ja trochę w lewo. I szukam dalej z Grzesiem naszych grzybów. O, widzicie sami. Widzicie sami tylko kolczaki. Tu jak ładnie. Jaki ładny las. Drodzy Państwo, pięknie zielono, ale nic nie widać. Nic nie słychać i nic nie czuć tymi grzybami, które rosną w sezonie, który dawno już powinien się zacząć. Ładnie jest, ładnie. Ładnie. Więc idziemy dalej. Twój grzyb! Mój, no ale to będzie twój. Twój grzyb, ale będzie mu. To mi się nie wraca. Co? To mi się nie wraca. No i co, ja mam ci wiaderko jeszcze przynieść. No ja. No dobra, chodź. Chodź, dobra, idziemy. Grzesiu trafił w końcu. W tych trawach zobaczymy jaki. Malutki. Malutki? Malutki. Malutki, górę. Malutko wiaderka przy wiaderku. Widzę. Ale ej, to już jestem taki fajny. Taki pod nogami, prawda? Zobaczcie, jaki ładny. Miałem go zdeptać. Weź go, wykręć, no takich wiesz, nazbierać, zobaczcie, drodzy takich Państwo, byczków, nie? Takich byczków, jak fajnie się od razu oczyścić. Niektórzy to mówią, po co ja skrobę, a później sprawdzam, no tak, żeby było fajnie, zobaczcie, jakie ma. Piękny, więc fiku miku i będzie wiadereczko zaraz u Grzesia, no i szukamy dalej, więc Grzesiu, coś się zaczyna dziać, ale... Teraz jestem zadowolony. Zobaczcie, jak on się cieszy. Tak by dziecku dać lizaka. Ty lepiej szukaj. Lepiej szukaj. Tak to jest. Szukaj mnie cierpliwie dzień po dniu. Staraj się podążać moim śladem. Szukaj mnie, bo sama nie wiem już. Bo nie wiem, kiedy sama się odnajdę. No to zrywaj.
Czekaj, czekam na ciebie. No ja już podchodzę. Jestem. Nie, poczekaj, jeszcze został. Muszę widzą to pokazać, jak pięknie oświetlony. Zobaczcie sami. Ale czego tak było widać, to ci nie powiem. Więc zobaczcie. No zobaczcie, jaki ładny prawusek. Czyli szybko, pyk, pyk. Troszkę lekkie sitko jest. Sitko, ale to resztę. Ale to się sprawdzi w domciu. W domciu. Zobacz, jak ty się cieszysz. Grzesi uśmiech. Bo ja coś znajduję. A ja nic. Jeden znajduje, drugi się przygląda. Pójdziemy trochę tędy. Okej. Tu jest tak ładnie zielono, ale niestety nic nie widzę. Okej. Więc idziemy do Grzesia pomalutku, powolutku. Kolczaki to nie kurki, tylko kolczaki. Więc idziemy dalej. Już wychodzimy i pomału będziemy kończyć ten dzisiejszy wypad na grzyby. Późny, bo późny, ale jest i mniej więcej wiemy, że jeszcze grzybów u nas nie ma. Tak samo u mnie w moich miejscach, jak i w miejscach Grzesia. W dwóch różnych lasach i w dwóch różnych miejscach. No panie, bardzo ładna sztuka. Bardzo ładna sztuka, drodzy państwo. Zobaczcie, jaki ładny. Znów Grzegorz. Grzegorz? Znów Grzegorz. Więc zobaczcie, jaki ładny. Na pewno robaczywy. A ja wiem, no co ty? Sito. Sito, to weź, przetnij na pół. Co ci zależy? Powinien być dobry. No, dobry. No. Do suszenia. Taki ładny był. Akurat. A ja pójdę tędy, tą ścieżką trochę. Zobaczymy. Tymi trawami. Prawo. A tu co jest? Co jest? Tu. Ale to jakiś psiok. Psiok. Na cię nie schylam. Więc pójdziemy tędy trochę. Tu co mamy? Tu też kolczak. I nic poza tym. Dobrze. Zobaczcie, drodzy państwo. Woda stoi w lesie, a i tak jest sucho. Tyle dni nie padało. I tak przejdziemy trochę tędy. Zaraz przejdziemy tą drogę z wodą, która na niej jest. I zobaczcie, jak to wygląda. Jak to wygląda. A pomimo tego, że woda na drogach stoi, to i tak jest sucho. Więc ominiemy to. Pójdziemy tędy. Tu też woda stoi wszędzie. Zobaczcie. A my jakoś przejdziemy bockiem. Bockiem. Przejdziemy te. To wszystko. Tędy trochę. Trochę. Tędy. Trochę tędy. Takimi skokami, bo muszę to jednak ominąć. No idziemy, skręcimy w prawą stronę i kierujemy się do wyjścia do samochodu, gdzie zostawiliśmy i niedługo pomału będziemy kończyć
tą dzisiaj imprezę wspólnie z Grzesiem. Wspólne grzybobranie z Grzegorzem. Tutaj coś widzę na drodze. Co tu mamy? Co tu mamy? Cegla stopore. Cztery sztuki. No ale widzicie, maluszki. Cegla stopore. Więc zobaczymy, czy nie ma z boku, bo jak rośnie jeden, cegla stopore lubią rosnąć. Grupka. Ojej, widzę, drodzy Państwo, widzę, ciężko mi się podnieść, noga boli. I mamy takiego pięknego cyglastoporego borowika, którego oczywiście przytulę głęboko wkopany. Więc musimy wyciągnąć korzeń z dziury. I mamy pięknego borowika cyglastoporego wśród tamtych maluszków, które wam przed chwilą pokazałem. Jest piękny. Przyznać musicie mi rację. Jest i kolejny. Jeden. Oraz drugi. Czyli przytulimy je. Idziemy do Grzesia. Takie dwa ładne cyklaczki z tych młodych. Grzesiu ma dwa borowiki, więc zrywaj. I wracam się. I tak Grzesiu powiedział, że więcej się znajduje, jak się wraca, niż jak się chodzi. I zobaczcie sami. Tu mamy jednego. Zobaczcie, jaki piękny. Ale to jest suche. Suche. Ten jest suchy. No ale tu jest drugi. Ten jest zdrowy. Ale ten jest piękny. Zobaczcie sami. No zrywaj tego. Jak sobie tam przybliżysz. No. Tam pod drzewem. No. Stań. Takim mniejszym suchym. Widzisz? No. Widzisz grzyba? Tam daleko? No. Widzę. Zaraz tam pójdę. Ale poczekaj tego. Zobaczcie. Jaki piękny. No i tak to mniej więcej wygląda. A ten już fajniejszy, nie? Ten ładniutki. Ładniutki borowik. Więc idziemy tam, gdzie Grzesiu wskazał. Nie wiem gdzie, ale idę. Co to rośnie? Tam daleko? No, ten taki grube drzewo i chude drzewo. Aha, widzę. Więc pójdziemy tam i zobaczymy. Czyli widzicie tutaj, o, cegla stopory przy okazji. Tam był wielki i tu mamy takiego borowika ceglastoporego. Zobaczcie, jaki piękny borowik ceglastopory. Piękny jest. I teraz idziemy tam, co Grzesiu mówił. Jest piękny. Znów tu ceglaczek. Kolejny. Piękny. I ten Grzesio. Ten duży! Ładny. Przyznać musicie rację. Czyli borowik ceglastopory Grzesiu, który dostrzegł taki ładny borowik ceglastopory. Więc go przytulimy i tak grzyby idą dla Grzesia, które mam i jest w pytkę.
Więc drodzy Państwo, koniec na dzisiaj tej imprezy. No jak Grzesiu, stwierdziłeś z tymi grzybami dzisiaj. Co myślisz? Sos będzie. No sos będzie, ale nie ogólnie, czy grzyby... Nie ma, sucho jest, nie ma deszczu, nie ma grzybów. No i krótko i na temat. Krótko na temat. Musi popadać. Musi popadać tydzień czasu. A to nasze grzybki, czyli Grzesia. Grzesia ładniejsze. No niż moje. Bierzesz? Syp. Sypiemy. Grzesiu bierze wszystko. No i mi nasypał syfu. Powpadało. Powpadało. I drodzy Państwo, grzyby jak dla jednego. Czyli ja grzybów dzisiaj nie biorę. I tak to mniej więcej leciało. A więc jak widzicie, co klasa to klasa. Ja nic. A Grzesiu, pół wiadra. Grzesiu! Grzesiu jeszcze idzie po więcej. Ale ty umiesz zbierać grzyby. Ja przyznam. Umiem, ty nie umiesz. Ja nie wiem, czy to kręci. No tak, żeby ludzie widzieli, jak inni grzyby zbierają. Jeszcze kurki. Dla Grzesia. Trzy, bo trzy. Resztę zostawimy. I jeszcze Grzesiowi damy trzy kurki. No, jeszcze. Tu jeszcze dwie. No widzicie, przy wyjściu z lasu. Tu. Tu. Więc drodzy Państwo, dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. W wolnych chwilach odpiszę na zalegające komentarze, które zawsze czytam. No i tak to leciało, nic dodać, nic ująć. Jeszcze raz dziękuję wszystkim i do następnego. Cześć!